Cześć kochani, tu Anti z kanału Anti Creativity. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym albumem. Jest on wykonany z kolekcji 13 Arts. Jest taki bardzo kosmiczny. Powiem, że po raz pierwszy miałam okazję pracować z papierami tego producenta, ale pracowało mi się bardzo fajnie. Jest to taki właśnie kosmiczny album, mimo że został wykonany na ślub dla moich znajomych. Ten album zrobiłam już bardzo dawno temu, bo we wrześniu. I film nagrałam też wtedy we wrześniu, dosłownie na 20 minut przed wyjściem na wesele. Także głos dogrywam teraz dopiero po jakimś czasie, bo gdzieś oryginalny się zagubił. Ale przechodząc już do samego albumu, jest on dość duży, bo ma chyba 16x16 cm, jak się nie mylę. Na okładce jest tylko srebrny napis album, on jest jakby na podwójnej warstwie, najpierw jest biały, później na niego jest srebrny z lustrzanego papieru naklejony. Jakby sam papier skrapowy jest jakby podbity też na czarno, na grzbiecie widzimy datę wesela. I cały album jest obity jakby czarnym płótnem introligatorskim i jest wiązany na wstążeczkę taką tego knieciuszka w takim błękitnym kolorze. Ma 4 karty. Z wyciąganymi oczywiście matami od środka. Jest windowany metodą Hidden Hinge, tak jak praktycznie wszystkie moje albumy. Gdzie maty te w środku mieszczą miejsce na 10x15. Stempelki to jest oczywiście Little Corner Design i odbijałam je tuszem z Akszona, takim niebieskim, wiecie, z tych zestawów z tuszami. Że wszystko się ładnie mieści. Nie ma żadnych problemów. I tutaj nie wiem, co mówiłam w oryginalnym filmie. Podejrzewam, że zaraz właśnie przejdziemy do środka. Tutaj to wiązanie jest właśnie podwójnie jakby składane. To jest ta 1,5-metrowa wstążeczka i ją na pół składam. I tak już jakoś się przyjęło, że tak robię. Tutaj mamy pierwszą stronę na okładce. I tu mamy takie wiązanie na sznureczek zakończone taką gwiazdką. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia skąd mam tą gwiazdkę, ale znalazłam, stwierdziłam, że świetnie pasuje. I tu mamy taką pierwszą klapkę z dwoma miejscami na zdjęcie 10x15. I jeszcze nam się to otwiera. I mamy kieszonkę znowu na zdjęcie 10x15. Na tej mniejszej też możemy dać zdjęcie. No i na całej kwadratowej zmieści się spokojnie zdjęcie 10x15. Zarówno pionowo, jak i poziomo. Dziurkacz gwiazdki, które widzicie, to jest dziurkacz z DP Craftu. To jest ten z tych małych dziurkaczy. Ja mam w sumie chyba tylko 3 takie dziurkacze brzegowe. Nie używam ich za często, ale ten w gwiazdki bardzo sobie chwalę, chociaż kupiłam go z myślą o albumie dziecięcym i jeszcze nigdy go nie używam w takim albumie. Tutaj mamy pierwszą stronę z takim małym, z małą taką klapką. Także ona się będzie podnosić do góry. No i pod nią się skrywa kieszonka. I w kieszonce znowu mamy miejsce na zdjęcie. 10x15, tu są wsadzone maty. Także można sobie bez problemu wkleić właśnie dużo zdjęć. Można też powsadzać luzem, są też takie mniejsze maty na opisy. No i przechodzimy już do kolejnej strony. Te strony są bliźniacze, ale nie do końca. Na pierwszy rzut oka właśnie mamy tutaj taki mały element, takie dwie klapki 10x15 i po tej lewej stronie mamy taki mały elemencik pop-up. Ja go często robię taki właśnie podnoszony, jeszcze rozwijany dodatkowo, żeby mieć jeszcze więcej miejsca na zdjęcia. I całość nam się jeszcze otwiera, taka ukryta troszeczkę strona. I tutaj mamy taką harmonijkę na 5 zdjęć, 5, chyba nawet 6 zdjęć, na dużo, ale ona jest taka ukryta, ja powiem szczerze, czasami jak później przeglądam ten album po czasie, to nie pamiętam już, że zrobiłam to takie strony, także trzeba takie małe schowanko. I tutaj mamy znowu matę na 10x15 i też mamy taką harmonijkę, ale tym razem tutaj ta jest na też 6 zdjęć. No widzicie, tak to jest jak się ogląda film po pół roku i nie do końca się pamięta, co się robiło, ale bardzo, bardzo dużo zdjęć ten album pomieści, mimo że jest troszeczkę mniejszy niż zwykłam ostatnio robić. I tutaj mamy bliźniacze strony już tak na pewno. Wiecie, tak na środku albumu się przyjęło, że się robi lewą dla pana młodego, prawą dla panny młodej, albo odwrotnie, żeby były takie zdjęcia z ich przygotowań. I tutaj mamy, obie są wiązane właśnie na wstążeczkę. I tutaj mamy takie
klapki jakby ukryte troszeczkę w kieszonce, no i pod spodem właśnie jest ta kieszonka z tagiem. Na zdjęcie tak jest wycięty wykrojnikiem z Akszona. Też to srebrne kółeczko to jest też właśnie z tego zestawu jakby wykrojników, to z tego z Akszona. No i lewa i prawa strona wygląda dokładnie tak samo. Tą stronę chyba widziałam u Kamili Pisarskiej Bryłki, jak się nie mylę, na którymś z jej tutoriali albumowych. I tutaj mamy kolejne dwie strony, które z pozoru mają wyglądać tak samo, ale nie są takie same. Standardowo już klapki, góra, dół, lewo na zdjęcia 10x15 i duże miejsce na większe zdjęcie może, albo na jakieś mniejsze zdjęcia, może z Instaxa zdjęcia, co już tam sobie będą chcieli wkleić Państwo młodzi. Ten album nie jest też taki stricte ślubny, wiecie, nie ma żadnej pary młodej ani z tych rzeczy, więc w sumie można wykorzystać go na dowolną okazję. I tutaj mamy kolejną właśnie stronę, na której mamy... Strasznie trzęsłam tym statywem. Nie dlatego, że się spieszyłam. Że tu mamy kolejną stronę i ona ma znowu klapeczki. Dwie poziome, jedną pionową i te znowu dwie są ukryte jakby w kieszeni. Ja tak czasem wcinam te zdjęcia, ale ciężko mi to zrobić prosto, więc rzadko robię tego typu strony. No i standardowo kieszonka. I ta strona również się podnosi i ma taki ukryty element pop-up. Generalnie pierwsza i ostatnia, czwarta strona mają taki właśnie ukryty element. I tutaj są to takie dwie troszeczkę lewitujące w powietrzu maty na zdjęcia i tutaj widzieliście końcówki stron są wykończone też dziurkaczem. No i tutaj już przedostatnia strona, na której mamy wodospad dynamiczny, ale tym razem taki troszeczkę ukryty, bo klapka ta zamykająca przykrywa go całego czasu. Wiecie, przeważnie się robi tak, że jednak ona wystaje i widać ten wodospad, a tutaj jest taki cały zakryty, takim dużym kwadracikiem. Na niego też można nakleić zdjęcie albo od zewnątrz, albo od środka. No i na ostatniej stronie już chyba też tak standardowo troszeczkę kieszeń na zdjęcia zamykana na matę. I tutaj właśnie mamy też wsadzone już dodatkowe maty na zdjęcia. Cały album jest właśnie przeznaczony na te zdjęcia 10x15. Jest bardzo duży, nie liczyłam ile pomieści zdjęć, trochę teraz żałuję, już teraz liczę i dołączam taką karteczkę, ile jakich zdjęć się zmieści. Ale mam nadzieję, że Wam ten album się podoba. Ja uważam debiut z tymi papierami za udany i myślę, że jeszcze z nich kiedyś skorzystam. Także do zobaczenia w następnym filmie.